Winszuje i wtedy naprawdę jedyne, co można kierować, to można być kierownikiem już nie samochodu, a kierownikiem na przykład karuzeli i pchać ją kolanem. To jest maks, na co się taki zawodnik nadaje. Cześć wszystkim, piątek tygodnia, koniec i początek. W środę nauczyliśmy się, czym są silniki dwusuwowe dla tych, którzy nie pamiętali, a ci, którzy zapomnieli, przypomnieliśmy sobie. A dzisiaj chcę odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, czyli znowu lecimy technicznie. Czy można bezpiecznie dla silnika, dla samochodu, dla wszystkich w otoczeniu hamować biegami? No, takie pytanie się ostatnio przebiło i tak, kiedy ono się ponowiło kilkunasty raz od innej osoby, przepraszam za brak poprawnej polszczyzny, czyli kilkanaście razy zostało powtórzone, stwierdziłem, że chyba jednak warto nagrać taki odcinek i teraz wielu z Was doskonale wie, czy można, czy nie można, jaki to ma wpływ na żywotność silnika, czy podzespołów, ale chyba jednak warto będzie to sobie zwizualizować i zobrazować, a ku temu posłuży, no właśnie, taki dzisiaj przedmiotowy model. Zatem zacznijmy może od początku, czyli jedziemy samochodem i chcemy po prostu zredukować bieg i hamować silnikiem. Możemy tak zrobić tak naprawdę od biegu najwyższego do najniższego, zwalniając. Teraz nasuwa się pytanie, czy to jest bezpieczne dla silnika, skrzyni biegów, podzespołu, sprzęgła. Przede wszystkim bardzo często słyszę takie pytanie. Odpowiem Wam, że tak, to jest bezpieczne, to jest ekonomiczne, to jest uzasadnione. Wbrew pozorom, w przeciwieństwie do nawet jazdy na luzie, bo jazda na luzie jest ekonomicznie nieuzasadniona. Ale od początku. Zacznijmy od wyrzucenia sobie rysunku schematycznego, jak pracuje silnik współczesny, czterosuwowy, benzynowy lub diesla. Czyli zobaczcie, tutaj poruszają się tłoki. Tak, mamy cztery suwy pracy. I teraz w momencie, kiedy podawane jest paliwo, wszystko działa. Ale co się dzieje w momencie, kiedy w samochodzie macie wrzucony, nie wiem, czwarty, piąty bieg i puścicie gaz? W większości przypadków, a w szczególności w silnikach benzynowych, siła, która będzie powodować, że motor będzie pracował, już nie leży w mieszance paliwowo-powietrznej, bo paliwo jest ucięte, a tak naprawdę w kołach. Czyli analizujmy po kolei. To koła pełnią funkcję poprzez półosie, poprzez sprzęgło, poprzez skrzynię biegów, że siłą samochód się toczy. Czyli w momencie, kiedy na czwartym, piątym biegu puścicie gaz i zhamowujecie silnikiem, bez redukcji nawet, to samochód spala zero. Totalne zero. 0 litrów na 100. I im będziecie ten bieg zmniejszać, czyli z piątego na czwarty, na trzeci, tym obroty będą wyżej, opór silnika będzie wyższy i siła potrzebna do zatrzymania naszego pojazdu silnikiem będzie coraz większa. Czyli ten samochód będzie sam z siebie hamował. Jeżeli wrzucicie przy 80 z piątki na trójkę, to aż pociągnie Was do przodu. Więc co może się stać silnikowi? Silnikowi nie może się stać absolutnie nic. Współczesne jednostki. Nie dwusuwowe, to mogłaby być dwusuwowa, bez wolnego koła, ale to odsyłam do odcinka z środy, czy tam gaźnikowe. Największą robotę w tym momencie bierze na siebie, pierwsze co, to sprzęgło. I teraz chodźmy bliżej. Oczywiście, żeby ktoś nie złapał za słówko, mówię tu o normalnym redukowaniu biegów, żeby nie wyskoczyć poza skalę, bo jak przy 150 ktoś przeredukuje na dwójkę i uda mu się to zrobić, no to obroty silnika mogłyby wzrosnąć na ułamek sekundy poza skalę i na przykład pocałować mógłby się zawór z tłokiem i wiele, wiele innych. Nie, mówię o normalnym redukowaniu biegów i hamowaniu biegami. Sprzęgło, bo tutaj o nim jest najwięcej bardzo często dywagacji. Mamy docisk, mamy tarczę sprzęgła i tarcza sprzęgła, ci co nie pamiętają, ona jest w momencie, kiedy macie wciśnięte sprzęgło, ona jest odsunięta. I teraz to są elementy od strony silnika, od strony skrzyni, a to są elementy od strony silnika, czyli koło zamachowe, tudzież jeżeli będzie grubsze i miało w sobie sprężyny łukowe, to będzie koło dwumasowe, ale dalej będzie to koło zamachowe, po którym też możemy zrobić rozruch, czyli mamy rozrusznik i tak dalej, nieważne. Te dwa elementy, w momencie kiedy sprzęgło jest wciśnięte, nie są niczym złączone. Jedyny łącznik, jaki jest, to jest ta tarcza sprzęgłowa. Tarcza cierna. Czemu cierna? Już tłumaczę. Dlaczego sprzęgło się zużywa? Tarcza sprzęgła, dlaczego się zużywa? Dlatego, że koło tak naprawdę nasze zamachowe, w momencie, kiedy mamy wciśnięte sprzęgło, nawet stoimy na światłach, kręci się z tam prędkością obrotową. Jeżeli tam jest 800 obrotów, to tam by trzeba podzielić. Natomiast sprzęgło jest odsunięte. W momencie, kiedy puszczamy sprzęgło, tarcza sprzęgła zbliża się do naszego koła, zaczyna trzeć
trze sobie, trze, aż całkiem puścimy sprzęgło i wszystko razem się zaklei. W tym momencie prędkość obrotowa tutaj za pomocą całości, która wchodzi tu w ten element, jest przenoszona na skrzynię biegów, a z niej za pomocą półosi na koła. Zatem jedyny element, który się zużywa, to jest sprzęgło. Ale teraz zadajmy sobie pytanie, czy podczas hamowania silnikiem sprzęgło się nad wyraz bardziej zużywa? Absolutnie nie. Nie porównujmy czynności zmiany biegów w dół, w górę czy w dół, do ruszania. Dlatego, że w momencie, kiedy ruszamy i chcemy ruszyć płynnie, dlaczego nie puszczamy sprzęgła systemem zero-jedynkowym? Chociażby dlatego, że w momencie, kiedy to wiruje z dużą prędkością, a my puścimy sprzęgło tak, czyli strzał, no to zerwie nam albo zgaśnie. Ci, co lubią upalać kapora i palić gumy, wiedzą, że sprzęgło, 2000 obrotów i strzał ze sprzęgła. No to wtedy jedziemy z piskiem opon. Tak to działa. I w tym momencie, okej, okay, moment sklejenia jest taka duża siła, że to się ściera to sprzęgło. Ale w momencie, kiedy chcemy ruszać płynnie, puszczając sprzęgło, idzie to powoli, powoli, zrównują się te prędkości, zrównują, zaklikało, jedziemy. Kiedy zmieniamy biegi, po prostu mamy sprzęgło wciśnięte, redukujemy, puszczamy to sprzęgło. Też oczywiście z jakimś tam wyczuciem, ale to jest krótsza chwila. Zatem od strony technicznej, w momencie, kiedy chcecie hamować biegami, silnikowi nie dzieje się nic, jeżeli mówimy o normalnym redukowaniu, a nie wyjściu poza skalę, czyli przy 120 przerzucić na dwójkę, to winszuje i wtedy naprawdę jedyne, co można kierować, to można być kierownikiem już nie samochodu, a kierownikiem na przykład karuzeli i pchać ją kolanem. To jest maks, na co się taki zawodnik nadaje. Półosie też nie dostają, dlatego że w momencie, kiedy spinamy wszystko ze sobą, redukując te biegi, to półosie muszą wyhamować tą siłę masy, samochód prze. Gorzej mają półosie, kiedy ruszamy mocno, kiedy jest duży moment obrotowy, więc to hamowanie nie jest złe. Warto powiedzieć, że poza ekonomią jest jeszcze parę istotnych zalet. Ekonomia, bo mniej pali, ekologia, bo skoro mniej pali, to mniej emituje różnych zanieczyszczeń do atmosfery. Spoko, czujcie się jako tak robiąc. Natomiast bardzo ważna kwestia jest kwestią bezpieczeństwa. W wielu krajach możemy znaleźć znaki zalecania jazdy z górki na biegu. Na biegu, nie na luzie. Dlatego, że w momencie, kiedy samochód leci z góry, ma bieg wpięty odpowiednio, w zależności jak mocno chcecie wyhamować, tak? Nie wiem, z piątki na czwórkę, z czwórki na trójkę, to w momencie, kiedy dociskacie hamulcem, to tak naprawdę hamulec ma mniej roboty. Tarcza i klocki mają mniej roboty. Dobra, łysy. A teraz taka mała, ale to mała dygresja, bo o tym też trzeba powiedzieć. Jak widzicie tutaj na rysunku jadący samochód, to może jeszcze nastąpić sytuacja, dość rzadko, ale jednak, w której zmieniając na bardzo, bardzo śliskiej nawierzchni bieg na niższy, gwałtownie, na przykład przy 80 w benzynowym silniku z 5 na 2, żeby aż pod czerwone pole weszło, może dojść do sytuacji, której zablokuje wam koła napędowe, jedno koło i szarpnie wami. Możecie wpaść w poślizg. O takich sytuacjach też należy pamiętać. Więc koniec tej dygresji. I teraz o ile tarcze są wentylowane, układ jest nowoczesny i wszystko jest fajnie, o tyle kiedy mamy przykład chociażby BMW 34, które posiadałem i wielu z was pewnie też różnego tego typu rozwiązania. No duża kolumbryna, 150 koni, 2 litry, a z przodu miało tarcze niewentylowane. I teraz jazda z jakiejkolwiek góry, hamując tylko i wyłącznie hamulcami, to po 5 minutach to te hamulce były już po prostu tak nagrzane, wszystko się tak gotowało, że ała. Więc to jest też wzgląd bezpieczeństwa, czyli mamy 3 korzyści. Jesteśmy bezpieczni, bo przygotowani, jeżeli mamy hamowanie silnikiem z jazdy z góry. I teraz bardzo fajnie możemy zaoszczędzać przy jeździe, zrobić tak zwany eco-driving, tak? Czyli nie będę nigdy coachem eco-drivingu, bo każdy jeździ na swój sposób, natomiast mówimy, co jest bezpieczne. W eco-drivingu powiedziałem wam, czym grozi jazda na zbyt niskich obrotach i był taki odcinek, pokaż planszę, Stasiu, tutaj, o, nie wiem, czy mi się uda po prostu przy wgrywaniu dać tę planszę u góry. Inaczej będzie z hamowaniem silnikiem. Nie mówmy nigdy, to już jest zabobon. Nic się tak naprawdę nie dzieje, poza tym, że mniej palicie paliwa, jesteście czystsi dla środowiska, bezpieczniejsi i tyle. No same plusy. No nie widzę tu żadnych złych rzeczy. Jedyna rzecz, która mogłaby się po drodze zadzieć, to sprzęgło. Natomiast sprzęgło
a tak naprawdę tarcza sprzęgłowa, a nie zespół sprzęgła, bo zespół sprzęgła składa się z więcej niż jednego elementu, a mianowicie bardzo często składa się z tarczy, docisku i łożyska. To jest takie absolutne minimum. Dzisiaj współcześnie nawet w silnikach benzynowych dochodzi do tego koło dwumasowe i mamy koszta kilku tysięcy złotych. Okej, ale to nie zużyje nam się, to nie dostaje w pupę. Nawet to koło dwumasowe tak naprawdę nie dostaje w pupę, ale o tym trzeba by się cofnąć do odcinków o kołach dwumasowych, więc tyle. Nie ma co więcej się produkować, tak możecie jeździć, jeżeli nie jesteście pewni. Nie strzelamy ze sprzęgła, jak zmieniamy biegi w dół, też nie strzelamy ze sprzęgła. No i oczywiście nie redykujemy nigdy z piątki na dwójkę przy 100 km na godzinę. Chyba mamy tyle rozumu, że trzeba wiedzieć, że no, nawet nie do końca zdrowym będzie redukowanie pod czerwone pole. Ale no mówię, zredukowanie z 3000 na 5000 spoko. Nic się nie stanie, po prostu samochód będzie szybciej hamował. Przede wszystkim będziemy używać mniej nasz układ hamulcowy, czyli jak cebulka nam się w sercu odzywa, no to pomyślcie sobie, że takim zagraniem nic się nie dzieje, poza tym, że jeszcze oszczędzicie na tarczach i klockach. Tyle. Przejdźmy do podsumowania. Mam nadzieję, że pomogłem, to wtedy docencie to w komentarzach i w kciukach. A w podsumowaniu powiedzmy sobie jedną bardzo ważną rzecz. Kto błądzi, nie pyta i tak naprawdę kiedyś usłyszałem, że jeszcze trochę łysy i pokażę zmianę koła, ją pokazałem i jednak zaskoczyłem parę osób. Okazało się nagle zdziwienie, więc pamiętajcie, pytajcie się. Lepiej się zapytać, lepiej zrobić prosty materiał lub bardziej skomplikowany, który może pomóc ludziom, którzy mają jakieś pytania, niż samemu coś próbować na siłę i tyle. Wróciła mechanika pojazdowa, to w środę zapraszam. Cofam środę. Udało mi się 3 środy pod rząd zrobić. I teraz kończymy z tymi listami wszystkimi, które były no, poza furami do jakichś tam kwot, które co jakiś czas się pojawią. Kochani, wracam do Was z Hit czy Kit, które zaczyna się powoli nagrywać. W tę niedzielę o godzinie 12 będzie odcinek, w którym zlewamy z nowego samochodu po dotarciu olej. No i sprawdzamy akurat w tym przypadku w grupie Waga, czy coś się wydarzyło, czy coś się zmieniło w tym oleju, ale to jest nic, bo bardzo chciałbym sprawdzić producentów i sprawdzić, czy trzyma moc. Jeżeli ma mieć 280 koni, to zobaczymy, czy ma te 280 koni. I tyle, więc wracają takie odcinki, czyli Hity Kity, Mechaniki i wszystkie inne. Stary, dobry, łysy wrócił, dziękuję. To wszystko, co bym chciał powiedzieć a propos odcinka, czyli podobało się, kciuk w górę, pomogłem, kciuk w górę, udostępniajcie, subskrybujcie, bo to o tym warto mówić sobie i powtarzać, bo nie każdy pamięta. I pamiętajcie, że będzie też jedna na początku fajna akcja z Mubi.pl, a potem będzie druga, o której zaraz w następnym tygodniu powiem. I teraz o ile wszyscy mówią, a bo Mubi ciągle reklamujesz Mubi i tak, ale robimy teraz bardzo fajne, coraz fajniejsze akcje. Jeżeli chodzi o samo Mubi.pl, to czym jest Mubi.pl? Jeżeli ktoś nie wie, przespał, był w śpiączce, porównywarka wirtualna ubezpieczeń ACOC, gdzie możecie kliknąć w link, który macie w opisie, wejść sobie i porównać, ile wyniesie ubezpieczenie na Wasze auto. Wprowadza się dokładnie wszystkie dane, krok po kroku i zaznaczacie, czy chcecie OC, AC, NW, czy może cały pakiet. Obliczy Wam składkę od najtańszej do najdroższej i jeżeli podpasi Wam ta oferta i zakupicie przez podany link w opisie, to w ciągu kilkunastu dni wraca 150 zł na Wasze konto, ale jest też program polecania. Razem z tymi 150 zł dostajecie taki mały kod. Jeżeli Wy znajomym polecicie na podstawie tego kodu i oni zakupią, to Wy jeszcze dostajecie po 5 dni. Czyli tworzy nam się w sumie sytuacja, w której możemy mieć OC za darmo. Więc jeżeli to takie złe, to powiedzcie, ale że nie jest złe, no to kurczę, nie marudźmy, nie? A jeżeli macie jakikolwiek problem, tak jak ktoś ostatnio z Was pisał, że nie dostał zwrotu, no od razu to zrobię. Macie maila pod tym linkiem i jak tam napiszecie, to tam siedzi ekipa i działa, więc tak samo zadziałało. Używajcie, a widzimy się w niedzielnym odcinku. No będzie się działo, bo byłem pozytywnie i negatywnie zaskoczony w paru kwestiach. Domyślcie się. Trzymajcie się. Cześć. I będziecie też przede wszystkim zużywać mniej opon, bo to tak to sobie powiedzmy, trochę mniej te opony będą się zużywać, albo nie, dobra, jeszcze raz.